Witajcie! Dzisiaj słuchajcie, taka akcja związana z alternatorem, a konkretniej mówiąc, zwarcie jest w instalacji. Nie wiem gdzie, muszę to znaleźć. Tutaj trochę grzebałem wczoraj i okazuje się, że gdzieś tu jest zwarcie. A zaraz Wam pokażę, na czym to polega, w jaki sposób to do tego dotarłem. Otóż tu mamy skrzynkę, też przy okazji znalazłem sobie taką pokrywkę z potem do skrzynki, chociaż to mi się wydaje, że to nie powinno w ogóle tak być. Te bezpieczniki powinny być chyba na wierzchu, ale ktoś to tak dziwnie podkręcał. No nie wiem, zobaczymy, może coś z tym zrobię, zobaczę jak w oryginale ma być. Ale o co chodzi, zdjąłem, podłączyłem, czekajcie, Wam pokażę o co chodzi, może od razu na żywo. Włączamy prąd. Ciągnika nie będziemy odpalać. O, światła się świecą, widzicie? Tu jest jedna postojówka, tam jest druga. I tutaj też się świecą. I tu wszystko jest dobrze. Natomiast tu mamy, a tu nie mamy. I odkręciłem tą lampę i zaraz Wam pokażę, co się stanie. Wziąłem sobie śrubokręt. Odkręcę jeszcze raz to dla pewności, bo chcę sprawdzić dokładniej. Albo te damy śrubki tutaj, bo one nie będą tutaj potem gdzieś tam wylatywać. Ciągnika nie odpalamy, więc też właściwie nie trzeba gdzieś to jakoś specjalnie zabezpieczać. No i spójrzcie, tu mamy kabel zupełnie odłączony, dlatego ta lampa nie świeciła. I tu jak facet mi sprzedawał, to po prostu nie powiedział o tym, że tutaj takie są cuda. I w momencie, kiedy teraz przyłączę ten kabel tu do masy, nie wiem czy to widać. O, jeżeli ten kabel przyłączę tutaj, to strzeli natychmiast korek. Nie wiem dlaczego. I właściwie nie mam pojęcia, jak się za to zabrać, dlatego przygotowałem sobie, słuchajcie, kawałek kabla tu. Zrobię z niego teraz taki próbnik. Kolega mi poradził. Tu zaraz obetnę jeszcze kawałek. Podłączę to pod rozrusznik, żeby mieć cały czas plus. I będę sprawdził, gdzie jest przejście, a gdzie go nie ma. Może i głupoty jakieś gadam, trudno, jakoś to trzeba sprawdzić, a ja nie mam pojęcia jak. I teraz tak, dlaczego tutaj na masie jest zwarcie? Bo musi jakiś plus dotykać do tego. Tak mi się wydaje. A jedyną możliwością taką rozsądną to jest coś tutaj. I teraz, o ile to jest kabel od gniazda do przyczepy, tu mamy jeszcze jakieś dwa kable, ale nie wiem, który o ten jest. Nie, to trzeba jakoś to nie sprawdzimy tak chyba. Bo tu wyłażą dwa. Aha, bo ten jest jeden tu, a drugi jest do tylnej. I teraz tak, ten... One są identyczne, cholery. Ale zaraz dojdziemy. O, to jest od tyłu. Ten jest od tyłu. I jeżeli ten jest od tylnej lampy, to należałoby go tu tego sprawdzić. Może on gdzieś jest walnięty. O ludzie kochani, dla mnie to czarna magia, ja w ogóle się nie znam na tym. Muszę jakoś sobie z tym poradzić. Jak dotknę gdzieś. O! I to. I teraz... Jak to działa? Coś tu jest nie tak.
No i po bezpieczniku. Aha. Czyli tu jest jakiś bajzel. O, widzicie? Ten bezpiecznik jest. Trzeci jest od świateł. Ale tu nie, ta skrzynka musi być na wierzchu, no. Nie może być tak w środku. O. I to już mamy do wymiany. Dobra, jedziemy dalej z tym koksem. Teraz to się świeci z powrotem. Czyli tak, jak dotknąłem do tego tym, ale to jest jeden kabel. I zobaczcie, żarówki odłączone, a strzelił. Sprawdźmy jeszcze wobec tego coś innego. Tu mamy ten kabel i bez podłączenia, czy zaświeci? Zaświeciło. Tu zaświeciło. Tu nie świeci. Tu będzie zwarcie. Tu coś jest. Jeszcze raz. Świeci. Żaróweczka spalona. Ale zaraz, zaraz. Aha, bo to jest plus. No i zobaczcie, jaka głupota. Nie wiem, o co tu chodzi. To jest plus, normalnie idzie do lampy, do żarówki, pod spód. I z tego samego kabla idzie na minus? Plus na minus? Coś tu jest nie tak. Dobra, zobaczymy. Tu trzeba znaleźć tą przyczynę. Ja zaraz zobaczę, o co tu chodzi. Najpierw znajdę żarówkę. Słuchajcie, trochę polatałem tutaj wkoło ciągnika. Zmieniłem tutaj ten łącznik klaksonu, bo tamten był zepsuty i teraz działa. Być może on też po prostu powodował jakieś tam zwarcie. Zobaczcie, tutaj jakieś zielone się zrobiło, badziewie tam. I nie wiem, o co chodzi, ale mówię, takie coś to też trzeba po prostu wymienić wszystko, co może być uszkodzone. Ja przynajmniej mam taki sposób, ponieważ się na tym nie znam. Nie działało, wymieniam. Następnym etapem jest stacyjka, bo włączam kluczyk i ona tutaj, no nie chodzi. Nie chodzi mi tak płynnie. O, teraz na przykład zgasły światła. Teraz świecą. Tu idzie. Boże, w którą stronę ona idzie? Ona się widzi, kręci dookoła. I po prostu nie. Chyba stacyjka tak się nie może kręcić. Tu mam drugą. Nową, polską, ze starych zapasów. Wymienię ją jak należy, tylko zobaczcie, bo tutaj tu są te wszystkie kable pochowane w tej osłonie. Tutaj to wszystko jest na wierzchu. O, patrzcie, teraz na przykład kluczyka nie ma, a pozycyjne się świecą. O co tu chodzi w ogóle? To za bzdura, przecież to w ogóle nie powinno tak być. Stacyjka jest po prostu walnięta. O, teraz przestawiłem i zgasły. I to też może mieć po prostu wpływ na jakieś tam zwarcia i tak dalej, cuda. Po kolei to następnie zabiorę się za przerywacz kierunkowskazów. Zobaczę, co tam świeci, co tam słychać. I tak po nitce do kłębka, aż to powinno wszystko zafunkcjonować. Słuchajcie, tu sprawdziłem. Czerwone z czerwonymi, niebieskie z niebieskimi, żółte z żółtymi i zielone z zielonymi, więc tutaj nie wygląda na to, żeby coś było źle podłączane. Tym się za chwilkę teraz zajmę, ale w pierwszej kolejności stacyjka. Zobaczę tylko, czy mam tą pełną taką, jak jest tutaj. To w sumie nie ma znaczenia, bo no bo jakież to ma mieć znaczenie? W sumie żadne. Dobra, zakładamy tą stacyjkę. Jeszcze ją sprawdzę, czy ona działa. Na 3. Jest ok, będę powoli ją zmieniał. No słuchajcie, to są takie same stacyjki. Ja tu nie zwróciłem uwagi, że to, bo nie było widać, że to się. To jest taka zaślepka tutaj. Dobra, tymczasem zmieniamy. Po kolei one są identyczne. Jeszcze tu zdejmę ten kluczyk. Nakrętkę. O, żeby potem już sobie tym głowy nie zawracać. Pozycja tu w tą stronę to jest to samo i jedziemy po kolei ze zmianą. Patrzcie, tutaj na krzyżakowe, tutaj na płaskie. No nie, takie zrobili, takie są i takie będziemy zmieniać.
Kolejny czarny. Wiecie co, ja jeszcze to odepnę masę, bo to jest przy prądzie, niech mi jakiś kabelek spadnie, po co mi to. O. Teraz tak, czyli ten idzie tu. Nie wiem, wy pewnie już mieliście z takimi rzeczami doświadczenie. To wam jest łatwiej do tego dojść, wiecie o co chodzi. Ja niestety muszę to zrobić swoim sposobem, na tak zwany chłopski rozum, czyli eliminacją rzeczy, które po prostu mogą być uszkodzone, które mogą tu cokolwiek psuć. I tyle, no nie widzę innej możliwości. Zobaczymy, jak to się wszystko nam tutaj. No jeszcze ten taki sobie przyrdzewiały. Tu weźmiemy nożyk, go trochę przeczyścimy. Potem jeszcze może psikniemy substancji. I następny. Też przeczyścimy, bo widzę, że taki trochę już przyśniedziały. Ale wydaje mi się, słuchajcie, że to wszystko się rozbija tutaj pod tablicą, coś jest namieszane. I jeżeli nie jest namieszane, to być może właśnie jakieś tu uszkodzenie któregoś czy elementu właśnie, tak jak tutaj ten klakson przed chwilą, co był włącznik zepsuty. Teraz być może stacyjka. Jeszcze jak to sobie otworzyłem, to tu popatrzę jeszcze te kable i popatrzę jeszcze do bezpieczników, czy to jest to, co trzeba. Tu odkręcimy jeszcze te wszystkie styki. No tak, i to jest to, co mówiłem wam, że właściwie ten rolnik to jest najlepszy zawód świata, bo przy okazji i pasja, i zawód. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, no rolnik musi umieć wszystko. Nawet jak się nie zna, to pozna. I to jest właśnie genialne. Bo wiadomo, że jeżeli nie zrobi tego sam, to będzie musiał za to zapłacić. A jak wygląda z kosztami i zarabianiem u rolnika, no to wiadomo. Więc zresztą teraz sobie wyobraźmy sytuację, w której wszyscy rolnicy: o ty! Aha, bo tu było puste, widzicie? Ja już bym się rąbnął. Więc teraz wszyscy rolnicy w Polsce nagle jeżdżą do warsztatów z byle pierdołą. No to teraz nie wiem, czy jest tyle warsztatów w Polsce, żeby były w stanie obsłużyć rolnika. O, pyk. Kręcimy jeszcze, żeby to się trzymało. Tak nie za mocno, tak z wyczuciem, ale dokładnie, żeby było przykręcone. O. Teraz założymy tą stacyjkę tak, jak była. O, tu. Damy jeszcze tą podkładkę, bo ona tutaj być powinna. O, jest. O, dokręcone. Możemy sprawdzić, co? Aha, kluczyk, masę. Masę trzeba. O ty. Patrzcie, no. Dotknąłem i poiskrzyło. Ciekawe czemu. Czemu iskrzy? Patrz, bez kluczyka. I świeci. Aha, bo to było włączona masa była. Dobra, teraz mamy tak na zero. Jest.
Jest. Zobaczmy tutaj. Świecą. Tamte świecą, a tył. Tył świeci. Zobaczmy następną pozycję. A tu kicha nie świeci. A tył. Nie, no tu będzie pozycja, bo tu inaczej stop to trzeba już ten nogą, ale jeszcze zobaczmy długie. O, i długie świecą teraz. Czyli stacyjka coś była zrypana. To już jest fajnie, że mamy ten temat z głowy. Ale teraz trzeba dobrać się bezpieczniki zobaczyć. Czy... O, tu widzicie, ten jest spalony. Od czego on jest? Jeszcze raz. Klakson działa. Czyli to nie klakson. Ten się sfajczył. Nic nie mamy włączone. Teraz zapniemy stacyjkę. Zobaczmy światła. Nie ma świateł. Zobaczmy długie. I długie są. Czyli to nie od świateł. Kierunki też nie. Dobra, wyłączamy. I teraz nic nie działa. O, widzicie? Czyli tu jest coś. Jak ona się nazywa? Stacyjka była zrypana. Trzeba będzie wywalić, ale jeszcze zanim to, jeszcze założymy to. Tą osłonę tutaj. Tylko jak ja ją teraz założę, no. Jeszcze raz. Trzydzieści to będzie tak. O, i teraz tu jeszcze. To. 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 No nie da się tego założyć, czy co? No bo to jest za duże chyba. No tu widać, że porysowało. Zetniemy i już. Jakoś może wejdzie. No nie włazi. No słuchajcie, tutaj jest przerywacz kierunkowskazów i postanowiłem go wymienić. Założyłem tutaj. O, jest tutaj już ten wymieniony. Nowy, stary, że tak powiem, bo gdzieś tam mam takich parę gratów i uwaga. No i o to chodziło. Tylne domyślam się, że też świecą, ponieważ inaczej to by pstrykało na szybko. Ale to jest kolejna usterka wyeliminowana. Przy czym jeszcze bezpieczniki, jak widzę, wszystkie są całe, czyli dobrze się dzieje. Teraz go tylko przykręcę. No i zobaczymy, co dalej. Czy te światła w końcu przednie się zaświecą? A czyli tak, mamy stacyjkę wymienioną, przerywacz wymieniony, te rzeczy muszą iść na złom, bo potem się pomylę i to nie będzie w ogóle do niczego służyło. Także to idzie tam. Także te rzeczy mamy na szczęście załatwione. Tu znalazłem jeszcze jeden przerywacz, ale to niech on sobie będzie. Może się kiedyś przyda, oby nie. Tak samo jak przełącznik ten do klaksonu też wymieniłem, bo widzieliście, o tutaj ten spartolony. Tu mam jeszcze dwa zapasowe, kiedyś może się przydadzą. Też oby nie działa. Ten taki trochę słabszy
24 V, 5 A. Te są z komuny, to one są, widzicie, mocne, pstryka. Ten już jest, może być późniejszy i on taki, zobaczymy przy montażu w razie czego. Dobra, zajmę się teraz przykręceniem przerywacza, bo mamy temat zamknięty i przejrzę dalej skrzynkę bezpieczników. Długo szukałem tej książki, bo wiedziałem, że ją mam, nie mogłem jej znaleźć i w końcu ją znalazłem. I teraz, bo to jest to prawda 40, ale mam nadzieję, tu jest fajnie wszystko pokazane, ale mam nadzieję, że będzie tutaj instalacja elektryczna smarowania filtr powietrza, sprzęgło, przekładnia, skrzynia przekładniowa, przekładnia, oś, koło, podnośnik, układ, łożyska, pierścienie, narzędzia i przyrządy. No, pozdrawiam serdecznie wszystkich moich widzów przy okazji. Dawid z kanału Puszek XD. Pytałeś mnie kiedyś o tą książkę. Napisz, o co ci tu chodzi. Co chciałbyś, żebym sprawdził, bo teraz już mogę. Znalazłem, jak widzisz. Co tu mamy jeszcze? Instalacja elektryczna to może... Mechanizm karbowy, kosmarowania głowicy, układ rozrządu, układ chłodzenia. Instalacja paliwowa, instalacja filtr powietrza, skrzynia przekładniowa, przekładnia, półosie, hamulce, oś, mechanizm, koło, instalacja elektryczna jest. No widzicie, nie tego. Rozrusznik, alternator, akumulatory 119. Może będzie, słuchajcie, tablica jakaś. O. I wiecie, co tu mnie interesuje? Zaraz Wam pokażę. Bo tutaj, nie wiem, czy to zobaczycie, nie ma jak tego wyciągnąć stąd. Zaraz Wam pokażę. Tu jest kabel. O, ten, czarno-czerwony. I on tutaj, ten czarno-czerwony, to jest ten. Widzicie? I on jest połączony z zielonymi. To mi nie pasuje, bo tu mamy trzy żółte, tu mamy niebieskie i fioletowy dołazi też do nich. W trzeciej sekcji mamy trzy niebieskie, następnie mamy czerwone, trzeba to przykryć. Czerwone mamy trzy sztuki, potem mamy właśnie te dwa zielono, zielone czy zielono-brązowe? Zielone. Z tym czerwono-brązowym, albo pomarańczowym, jak to woli, czy czarne. I widzę, że tak, ten czarno-czerwony idzie do masy, a te dwa zielone, gdzie one tu idą? One idą gdzieś tam w kosmos, czyli do świateł. Czyli to byłby, ten drugi to jest światła. To jest to, co było chyba spalone. Dobra. Wiecie co? Teoretycznie można spróbować go odpalić. I wtedy się okaże. Sprawdzimy jeszcze raz, czy jest ładowanie, czy nie ma. Bo tutaj wymieniłem tak, stacyjkę, klakson i przerywacz kierunkowskazów. Z tyłu żarówkę i ten trzeci kabel, który tam miałem z nim wątpliwości, to jest ten czerwony właśnie, co mówię, że to bez sensu. To on jest do lampy roboczej. No, dobra, nie wiedziałem, mam prawo nie wiedzieć. Nie jestem elektrykiem, a dla mnie takie rzeczy to zupełna nowość. Dobra, tu założymy to tylko tak na sztukę. Teraz wkładamy tutaj. I proszę bardzo, jest pozycja. Jeszcze sprawdzimy. No ty kurna. Widzicie? Nie ma żartów. Jeszcze trzeba to z powrotem tutaj przykręcić, bo będzie strzelać. A po co ma strzelać? O, i mamy wszystkie bezpieczniki całe. Dobra. Tyk. Jeszcze raz sprawdzimy. Nic nie strzeliło. Teoretycznie powinny świecić. A zobaczcie, nie świecą. Może żarówki padły. Jeszcze raz włączymy długie.
To jest to możliwe, żeby tamto włókno padło, a to nie? Czy to na jednym włóknie idzie? Trzeba będzie rozebrać żarówki, te lampy zaraz, ale w kamerze sprawdzimy. Dobra. Tu wszystko w porządku. Zobaczcie, tu już się nie kręci ta stacyjka, jest ona fajna. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, zdejmiemy ten kabel plusowy, bo on już nam do niczego tu nie będzie służył. Mam nadzieję, że alternator się już wzbudził. Teraz jedno, co musimy zrobić, to zapalić światła i odłączyć masę. Bo czujnik zostawiłem tam, miernik tamten zostawiłem w domu, nie chce mi się wracać. Damy na długie, a jeszcze najpierw sprawdzimy przy odpalonym silniku. Też nie ma, też tych. Dobra, długie są. I teraz odkręcimy, albo to można zrobić też na postojówkach. Odkręcimy masę. Zgasło. Cholera, nie ma ładowania. Bezpieczniki całe. Dobra, nie ma ładowania, bezpieczniki całe. Gdzie się tutaj coś jeszcze mogło spartolić. Dobra, sprawdzamy dalej. Tutaj wszystko jeszcze raz pod spodem. Któryś kabel po prostu jest szczelony moim zdaniem w tym momencie, bo to nie ma inaczej. Chyba że dam na wysokie obroty i on wtedy powinien zadziałać. Wezmę miernik, zobaczymy.